Chodzi mi o drogę powiatową od miejscowości Majkowice do miejscowości Punka do zjazdu z autostrady. Zależy nam na tym, abyśmy mogli rozwijać nasz klub na obiekcie, który będzie też dostępny i będzie w sąsiedztwie naszych współmieszkańców. No niestety przy okresie burzowym zalewa nas dramatycznie mieszkańców, zalewa również drogę PK-94. Bardzo byśmy prosili, żeby spróbować resztę tego potoku uregulować. Jeżeli jest kiepska droga, to ten wizerunek tej wsi, wizerunek tej miejscowości jest fatalny. To jest spotkanie otwarte. Oczywiście w nich uczestniczą włodarze, czyli wójt gminy, radni z przewodniczącym rady gminy na czele, ale również ludzie, którzy są zainteresowani rozwojem gminy i tego typu spotkania służą jakby podsumowaniu pewnych środków finansowych, które były dedykowane samorządom i zostały otrzymane ze środków rządowych, a jednocześnie podczas tego spotkania pojawia się taka, można powiedzieć, burza mózgów, różne propozycje, co jeszcze by ewentualnie można było zrealizować w tych gminach. Na podstawie tego dzisiejszego spotkania, proszę powiedzieć, z jakimi takimi największymi problemami borykają się mieszkańcy akurat tej części, tego regionu? Przede wszystkim drogi. Tylko trzeba zaznaczyć, że temat był dróg szeroko rozumianych, poruszany, ponieważ mieszkańcy gminy Bochnia mieszkają na terenie, gdzie skrzyżują się drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, kolej i sporo tematów, o które tu były poruszone, to są drogi powiatowe. No i cóż, no tam mamy większy problem z realizacją tych inwestycji, ale oczywiście będziemy się starać wnioskować o te dofinansowanie również na te drogi. Chodniki, ścieżki rowerowe. Myślę, że przede wszystkim bezpieczeństwo. Dbanie o bezpieczeństwo to leży na sercu wszystkim mieszkańcom najbardziej. Myślę, że bardzo owocne, dobre spotkanie tutaj na terenie gminy Bochnia w Łapczycy. Świetna dyskusja, świetne propozycje. Oczywiście to jest zadanie dla samorządu, ponieważ jakie priorytety będą realizowane w ramach kompetencji samorządu gminnego, to jest oczywiście kompetencja rady i wójta, a jednocześnie oni będą chcieli wskazać, jakie środki finansowe są im potrzebne, niezbędne ze środków rządowych, żeby mogli w dalszym ciągu realizować nowe inwestycje, które poprawią życie mieszkańców. Jedno, co możemy obiecać, to, że przyjrzymy się bardzo wnikliwie sytuacji, no bo też musimy widzieć, jaki jest koszt. Przede wszystkim chodzi o to, żeby spotkać się z ludźmi, z mieszkańcami, nie tylko gminy Bochnia, powiatu bochenskiego. Takie spotkania są organizowane w całej Polsce, ponieważ my jako ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość nie boimy spotkać się z wyborcami, nie boimy też spotkać się z opozycją i nieraz twardo, ale skutecznie rozmawiać i tłumaczyć, gdzie jest prawda. A prawda, proszę Państwa, jest taka, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Mateusza Morawieckiego wsparł każdą grupę społeczną w Polsce, począwszy od osób niepełnosprawnych, kończąc na służbie zdrowia, edukacji, o ochotniczych strażach pożarnych i tak dalej, mógłbym wymieniać bardzo długo. Dlatego warto o tym mówić, warto o tym przypominać. Udało się zrobić bardzo wiele, a jeszcze więcej jest do zrobienia, ale to, czy się uda, to zależy od Państwa.